Witam Was, moi drodzy, serdecznie. Ja jestem Juken, a przed Wami 30 odcinek z Eurotrack Simulatora 2 z serii Zaczynamy od zera do milionera. Wszystko na Waszych oczach i tylko na odcinkach. Moi drodzy, mamy 300 tysięcy ponad, więc oczywiście wypadałoby coś tam niecoś podziałać w kierunku dalszego rozwoju. Zobaczmy, jak tu nasza kariera się kształtuje. No, bardzo dużo mamy. Jak widzicie, już przy levelu 18 się zaczynają schody i żeby jednak te poziomy jakoś w miarę sprawnie wybijać, musiałyby być naprawdę długie kursy. Wtedy tego expa by było więcej. Także tutaj jest pewne, że dziś expa nie wbijemy. Zobaczymy, jakie sobie dzisiaj zlecenie wybierzemy. Będę sugerował się po pierwsze, jak zwykle, trasą, żeby odkrywać mapę, a jak widzimy, mapę mamy już 8% odkrytą, także no powoli do przodu idziemy. No i będę sugerował się ładunkiem, żeby była też różnorodność, bo na przykład samochody wieźliśmy 3 razy. Jeśli chodzi o nasze zdolności, to będę się zastanawiał, jak już bijemy nowy level, pewnie w następnym odcinku, nad kwestią kolejnego ADR-a, bo one też są dobrze płatne, lub może tego długodystansowca na full. Zobaczymy. No bo też będzie trzeba się zmierzyć z jakąś długą trasą. Natomiast, moi drodzy, mamy pewnie jedno miejsce i to też trzeba sprawdzić. Zawsze sprawdzam, żeby się nie pogubić. Tak, jedno miejsce jeszcze w garażu mamy, także dobrze by było jedną ciężarówkę kupić. I teraz powiem Wam szczerze, że Renówki nie chciałbym na razie... Znaczy chcę zrobić jeszcze jeden kurs tą Renówką, nie chcę jej oddawać. No chyba, że nie wiem, znajdziemy coś tutaj naprawdę, jakąś petardę, ale wątpię. No chyba, żebyśmy poszli pod oszczędności. Natomiast Iveco mam na razie serdecznie dosyć. No mógłbym od biedy kupić Volvo dwugwiazdkowe i sam nim jechać. Natomiast tak dla pracownika wolałbym kupić coś, co ma te 4 gwiazdki, bo z 3 może być kłopot. No i właśnie, widzowie, te ceny tych tutaj ciężarówek są tak różne. Tutaj man od biedy by mógł być, ale chociaż zbiornik paliwa strasznie mały. No tutaj też jest mały zbiornik paliwa, dużo uszkodzeń, także wiemy, że nam ciężarówką taką pracownik nie pojedzie. Jest opcja jeszcze taka, że mógłbym kupić tą Scanię, widzowie, i ja bym jechał Scanią, a Renówkę dałbym pracownikowi. No możemy spróbować, słuchajcie, taki manewr wykonać, aczkolwiek jak widzimy, Renówkę trzeba będzie naprawić, więc wszystko zależy od tego, ile ta naprawa będzie nas kosztowała, bo jest ona na czerwono, także... No pracownik nam nie pojedzie tą Renówką, więc co za tym idzie, też nie zrobimy szybkiej podróży. A gdzie my w ogóle jesteśmy? Bo widzicie, to wszystko są takie zależności, prawda? Jesteśmy gdzieś tutaj w Tallinie. Aha, jesteśmy gdzieś... No dobrze, to może zobaczmy, jakie mamy kursy, bo od tego będzie nasz plan na dzisiaj zależał. Nie chciałbym robić raczej szybkich zleceń. Więc zobaczmy, Stalina nie mamy, jakiś tutaj mamy jedynie zbiorniki ciśnieniowe gdzieś do Polski, ale to znowu byśmy lecieli przez tą Litwę, Łotwę, to niekoniecznie. Podwozie pociągu też chyba byśmy za wiele nowych miast nie odkryli, aczkolwiek z tego co widzę, to jest bardzo prawdopodobne, że jakąś nową trasę byśmy może odkryli. Jest jeszcze ten jacht, o, to byśmy do Finlandii jechali, tam chyba jeszcze, nie, no tu jechaliśmy akurat tą trasą, zobaczcie, wszystko jest odkryte. No, także to nie jest, widzicie, takie proste. Jeszcze mamy bydło, które do Rosji byśmy mogli wieźć za jakieś grosze. No nie chciałbym brać zlecenia poniżej, widzowie, 100 tysięcy, powiem Wam szczerze. Nie chciałbym. Tu do Szwecji, no też trasą jechaliśmy raczej, widzę, jest coś tam niecoś odkryte, także mamy problem ze zleceniem, więc tego Tallina średnio, więc raczej... Trzeba by zobaczyć, jak wygląda, słuchajcie, z naprawą. No właśnie, bo nie mamy w garażu, więc nie można. Wiecie co? Dobra, zobaczmy, gdzie my tu jesteśmy, gdzie tu jest jakiś serwis i ile będzie kosztowała naprawa, bo od tego będzie zależał nasz plan. I wtedy mogę się zastanowić, żeby ewentualnie tego, żeby po prostu dwóch ciężarówek, widzowie, nie naprawiać, bo taki jest jakby zamysł, nie? Gdzie tu mamy jakiś, kurczę, warsztat. Oj, resetuj, tu mi się źle kliknęło akurat. Moglibyśmy obok podjechać i coś tutaj jeszcze odkryć. Ja tu nie widzę, słuchajcie, żadnego warsztatu nigdzie. Tu jest jakiś dom, stacja, łóżko. Kurczę, tu nic nie ma, żadnego warsztatu. Możliwe, że gdzieś tu, ale też nie jest oznaczone. Czy my tutaj mamy problem, widzowie, bo w miejscu, w którym jesteśmy, tutaj jest warsztat. Dobra, to tu byśmy podjechali.
No nic, 96 kilometrów. To wiecie co, ja to sobie zrobię i się spotkamy, jak będę naprawiał ciężarówkę. No nie będę z wami teraz jechał tak bezproduktywnie, ale muszę Jedź tam bezpiecznie. przejechać, muszę sprawdzić, jak to będzie widzowie z naprawą wyglądało, bo od tego będzie zależał dalszy plan na dzisiejszy odcinek. Jeszcze nie jestem zdecydowany, jaki to będzie plan. Czy tak jak mówię, ja bym sobie najchętniej tą renówkę zostawił, bo jakoś mi się ona spodobała. I tu znowu mogę wyjść na hipokrytę, Skręć w lewo. bo ciągle na nią narzekałem, że taka paskudna renówka, a tutaj nie jest źle. Tak chętnie bym sobie dla odmiany, wiecie, zrobił jeszcze z jeden kursik renówką. Natomiast, no, aby można było Kieruj się to do skrętu w prawo. wykonać, no to jakby bez sensu jest w tym momencie, żebym naprawiał renówkę i jednocześnie kupił inną ciężarówkę, którą również bym naprawiał. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Więc jest to zupełnie, widzowie, opcja bez sensu. Więc idąc, powiedzmy, po oszczędnościach, tak? Jeśli Skręć koszt w prawo. naprawy tej renówki byłby dość wysoki, ale bym już przydzwonił w gościa. A jednocześnie, no, miałbym kupić tą Scanię, bo jedynie jest, no, taka w miarę ta Scania, czy tam ewentualnie coś z tych tanich ciężarówek, no to wtedy bym kupił sobie, aczkolwiek wtedy znów, Kieruj się do skrętu w no prawo. właśnie, jeśli ona jest zbyt uszkodzona, to nie będzie można zrobić szybkiej podróży, co nam troszkę życie, bym powiedział, widzowie, utrudni. Skręć w A, ja tu prawo. mam, wiem co, włączone, widzowie, nie, musimy to zmienić, to tak nie może być. Tutaj mam problem. Mam nadzieję, że będzie to działało. Słuchajcie, miałem ruch uliczny na dziesiątkę ustawiony. Aż takiego challenge'u dzisiaj mi się robić nie chce, żeby jechać w jakichś tutaj korkach. Możemy, słuchajcie, zrobić taki trafik na maksa Się do skrętu w gdzieś w prawo. jednym z następnych odcinków, ale na pewno wtedy bym wziął krótką trasę. Nie może to być na Skręć drugiej w trasie, prawo. bo to bez sensu. Dobra, kochani, widzimy się za chwilę w serwisie i zobaczymy, jaki dalszy plan i co tu dzisiaj zrobimy. No dobra, moi drodzy, jesteśmy. W międzyczasie, no niestety, była godzina 12, no to odebrali nam ratę kredytu. I co tu zrobić, widzowie? Co tu zrobić? Zobaczymy zalecenia serwisowe. No 78 tysięcy, potwierdź. Mam nadzieję, że da się w tej sytuacji zrobić szybką podróż, bo jeżeli tu cokolwiek byśmy... O Jezusie, kochany, to byśmy za to nową ciężarówkę mieli. Także to nie ma opcji, widzowie. To jest majątek. Więc pierwsze co, to zobaczymy, czy można zrobić szybką podróż. Nie wiem, załóżmy, byśmy sobie chcieli przykładowo. Aha. No nic, widzowie. Także trzeba sobie poradzić. No nic z tym nie zrobimy. Szybkiej podróży nie zrobimy. No to czy kupować jakąś ciężarówkę dla kierowcy? No musiał dobrać kredytu, ale tu też są takie uszkodzenia, że ten kierowca na pewno tą ciężarówką nie pojedzie. Także ja bym się wstrzymał, widzowie, z zakupem ciężarówki i nie dokładał sobie kosztów, tylko po prostu bym, moi drodzy, zarobił. No naprawiliśmy to dobrze, no ale jak widzicie, te trwałe uszkodzenia są tak spore, że nie zrobimy, a to i tak możemy stąd wziąć zlecenie. Tu. Nie zrobimy, widzowie, nie zrobimy w żaden sposób tutaj. O, przez Polskę tutaj byśmy może mieli fajną podróż, tylko znowu jak mam przez tą Łotwę, Litwę jechać, to jestem ciężko chory, widzowie. Ale chciałbym taką jakąś, o, tu jest jeszcze jakaś poczta lotnicza, czy my tam jechaliśmy do góry? Z tego co pamiętam, to chyba jechaliśmy do Finlandii do góry, coś tam. Ale miasta nie są odkryte, więc raczej to by była fajna trasa. Tylko jak to wygląda czasowo, widzowie? Mamy wtorek, 19:38. No to damy radę. Możemy wziąć znowu coś odmiennego, pocztę lotniczą. Przy czym to ani nie jest delikatny ładunek, ani o wysokiej wartości. Ja raczej wolałbym, żeby było to łączone, bo pamiętajcie, że no to też wpływa korzystnie, no ale tu nic więcej nie mamy, no tu mamy jedynie trochę delikatnego ładunku, jest jakby nie ma takich zleceń, które by w jakiś tam sposób się łączyły, nie? Jak sami widzicie, jest bardzo mało tych zleceń, ja bym chciał jakieś krótkie zlecenie, tak powiem szczerze. Dziś bym chciał krótkie.
Po prostu mam ochotę dzisiaj zrobić krótkie, więc może zróbmy według długości trasy. Słuchajcie. O, tutaj nie byliśmy jeszcze. Takie bardzo krótkie jakieś. To jak już to ten jacht. Słuchajcie, weźmy do Szwecji, zawieźmy jacht. Nie wiem, czy tam byliśmy w tym Uppsala, czy nie byliśmy. Ale mamy i delikatny ładunek, i ładunek o wysokiej wartości za jakieś grosze symboliczne 50 tysięcy, chociaż żeby odrobić tą ratę kredytu. Słuchajcie, widzowie. Okej, Taki jest mój rozumiemy. pomysł, żeby chociaż odrobić tą ratę kredytu trochę, albo jak to woli, odrobić tę naprawę ciężarówki, tak? Taki szybki kursik dzisiaj, bo to jest też seria, jak wiecie, Skręć w prawo, levelowania następnie skręć w lewo. bez presji na luzie, także. Przy czym, słuchajcie, miałem te korki. Wpisałem komendę, żeby ruch uliczny był najpierw na dwójkę, później wpisałem chyba na piątkę. Jak zobaczycie, coś nie działa. Dziesiątka jest najwyższy, to są te korki. No mogę zaraz spróbować wpisać te korki. O, właśnie, jak jest krótka trasa, ale powiem wam, że nie działa, coś się popsuło. Spróbujmy na dwa razy to wpisać. O, wróciło, zobaczcie, aha. No to może 5 spróbujmy zwykłe teraz, żeby nie było takich korków, niech będzie po środku. No dobra, widzowie, widocznie będziemy mieli korki teraz. Trudno, raz się żyje, słuchajcie, raz się żyje. Widzowie, krótka trasa to może być korek, nie? Także jedziemy po zlecenie, szybkie, krótkie zlecenie, będzie duży ruch, raz się żyje. Raz się, moi drodzy, żyje. No mówię dzisiaj tak na szybko Skręć w lewo. trasę zrobimy. Bo powiem wam szczerze, no czasem są takie dni, że się człowiekowi jakby nie chce robić takich długich tras. No wiadomo, i tutaj no kierowca prawdziwy, zawodowy, no nie może sobie powiedzieć, że mu się nie chce, tylko musi jechać. No ale ja nie jestem kierowcą zawodowym. Też jakby codziennie tyle tych odcinków nagrywając, to wiadomo. Nie, czasem człowiek po prostu potrzebuje odpocząć. Dzisiaj czuję, że już taką mam potrzebę, żeby sobie zrobić lekką przerwę, jeden dzień od Eurotracka, więc myślę, że zrobienie takiej szybkiej trasy będzie dobrym po prostu pomysłem. Jadę, spuszczajcie mnie, bo jadę. Oj, czerwone światło. Skręć w lewo. Czerwone światło. Ruch jak w Paryżu na wsi. No, także szybka taka trasa, bez tam ciśnienia, bez presji, chociaż żeby, wiecie, coś tam budżet podreperować. Wiadomo, że gdybym w ogóle Eurotracka nie włączał, no to oczywistym jest, że jakby no, nic by to nie zmieniło, tak? No wiadomo, że koszty są naliczane, czas mija, pracownicy Trzymaj się pracują wtedy, mocno. kiedy jesteśmy w Eurotracku, tak? A więc no bym nie wchodził w ogóle, nic by tutaj się nie działo, no ale mam, mówię, taką ochotę Trzymaj się lewej strony. zrobić totalnie krótką trasę, jak widzieliście, nawet na odległość nie patrzyłem. O kwocie 50 tysięcy, byle tam. Zawsze 50 było do przodu, żeby po prostu mieć tą świadomość, że tą ratę kredytu chociaż odrobiłem, nie? Żeby to, co pracownicy zarabiają, było zawsze na jakiś plus. Zawsze ja to tak patrzę, widzowie, że taki kurs chciałbym zrobić, żeby po prostu odrobić, prawda? Żeby odrobić po prostu to, co te koszty, które mamy, a niech pracownicy coś tam zawsze na górkę zarabiają. Taki jest też zawsze mój zamysł, mój sposób myślenia. O, 64, Umberto. Pięknie Umberto zarobił, widzowie. I co, jeszcze awansował, ale ładnie. Ja, wiecie co, w ogóle muszę, widzowie, wejść. Ja muszę w ogóle wejść w tych pracowników i teraz sprawdzić, bo teraz tak, tu mamy panią na długodystansowca. Tu bym też zostawił, Helga też. Tutaj bym też jeszcze zostawił. No, tu bym się zastanowił o wysokiej wartości pani dać. Timothy ma. Ariella niech jedna zrobi spoko. Tutaj ona ma o wysokiej wartości. Gościu też ma o wysokiej wartości. Dobrze. No i Umberto ma o wysokiej wartości. Niech na razie sobie ma. Niech na razie sobie ma. Okej. Nie ma co tutaj, wiecie, wymyślać. Niech awansują. Niech zarabiają, może jednak nam się uda, słuchajcie, tą ciężarówkę kupić dla kierowcy, nie? Tylko przez ten ruch to widzę, że troszkę FPS-y spadają i troszkę tak laguje, no ale
Ale to nie jest chyba ten ruch na dziesiątkę, bo jakby był na dziesiątkę, to byłyby korki, więc chyba dobrze ustawiłem. Dziesiątka w sam raz. Wiem, że jak miałem ustawione na dziesiątkę, to nie jesteście w stanie żadnego pojazdu jadącego przed wami wyprzedzić, bo tyle z naprzeciwka jedzie samochodów, nie? Także dzisiaj tak na luzie, totalnie krótka traska. No jechać. Jedź mi tym lawetą. No co za gałgany. Będziemy tu ruski rok stali. Po co mi było włączać taki duży ruch, widzowie? Oj! Zjedź z ronda. Licaje. Juken jedzie. Po zlecenie to. Powinniście mnie tu patrolować jeszcze, a nie drogę mi zastawiać. Dobra, jakąś muzyczkę widzowie może sobie włączmy, niech coś tam gra sobie w tle. Ja się strasznie senny jestem, wam się przyznam. Jakaś taka pogoda dzisiaj u mnie. Strasznie senna. O kurde, widzowie, ale korek. No to mam za swoje z tym ruchem, zobaczcie to. Próbujemy stałą metodę, tak w świecie realnym. Niekiedy ludzie robią. Namigacz ich weźmiemy. Widzowie, weźmiemy ich na migacz. Jeszcze zobaczymy, który pas się szybciej posuwa. Teraz jak na złość prawy. Czy mi się uda przed tym autobus wjechać? Raczej nie bardzo, bo nie jest spory, żeby mnie puścić. Wiecie, te policaje jak jadą, kurde, kiepsko. Dobra, tu się wtrynimy. Halo, policaje. Fajną macie BM-kę chyba, czy co to tam jest, a wy tak jakoś słabo jedziecie. Też czuję, że to zlecenie wcale takie krótkie nie będzie ze względu na ruch, który mamy. Nie, to jeszcze nie skręcamy. O kurde, dopiero dalej skręcamy. Tankować nie musimy, na szczęście. No i wyprzedziły mnie policaje, kurde. Wiem, że jadę w prawo, widzowie, wiem. Ja o tym wiem doskonale. Ups, w autobus przydzwoniłem. Dobrze, że policaje mi mandatu nie dali. Kościół! Już widzisz, że wjeżdżam grzecznie na migaczu. A dobra. Nie wjeżdżałem na czerwonym świetle, widzowie, jak widzicie, bo skręcam, strzałka w prawo, zielona strzałka. Jedź prosto. I nie było mandatu, widzicie, tadam. No ja będę stał w jakimś korku, będę spieszy mi się. Odcinek dla widza nagrywam, żeby był krótki, sprawny, a tu... Będę w jakichś korkach stał. Przygotuj się
do skrętu w prawo. Czyli jacht będziemy wieźli, widzowie. Jacht królowa. Skręć w prawo, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Skręć w lewo. Dzisiaj mało gadania, widzowie. Dzisiaj dużo jazdy, mało gadania. Takie odcinki też są potrzebne wam. Zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Strasznie duży ruch. Co by było, jak ja bym to na dziesiątkę włączył? Nawet nie będę próbował. Dzisiaj nie chcę, wiecie, widzowie. Dzisiaj nie chcę sprawdzać, co by to było. Cicho, bo policaje jadą, nie mogę prędkości przekroczyć. Ale trąbnę ich. Trąbnę ich. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Siema. No nie. Uwielbiam czerwone światła. Zobaczcie, taki kawałek miałem tylko do przejechania po towar. Raptem chyba 40 km było, nie? Przez to, że do warsztatu jechałem, ale taki kawałek miałem do przejechania, a ja mi się ta trasa dłuży w nieskończoność, nie? Ale to tak czasami jest. To wszystko myślę, że zależy od naszej koncentracji, wiecie, tego stanu psychoaktywnego, tak? Jak się, wiadomo, od pogody, ciśnienia, wielu takich rzeczy, więc tutaj też powiedzmy, że... A następnie skręć w prawo. Po części wczuwanie się zawodowego kierowcę też mi pokazuje, jaka to jest, wbrew pozorom, słuchajcie, ciężka praca. Skręć w lewo. Ja tak jak mówiłem wiele razy, że nie mam prawo jazdy kategorii C, ale no widzę, jaka to jest ciężka praca, nie? Że nie ma zmiłuj, trzeba jechać. Patrzcie, udało mi się bez zahaczenia. Geniusz normalnie jestem. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. To, że tu? Czy tam? Nie wiem, Iwona chyba twierdzi, że tu. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Uj. To jest. Czemu ten pizdzielec we mnie wjechał? Korek przed portem, widzowie, no. Ja tak się zastanawiam, czy my mamy teraz ten ruch na 10 czy na 5. Się przekonamy, nic się tu nie zmienia. No co za gałgany. Ja już widzę, widzowie, jak będziemy, kurczę, ten. Już widzę ten nasz wyjazd z tym jachtem stąd. Zobaczcie, jak to jest zakorkowane to wszystko. Wiesz, jak ja będę stąd miał wyjechać, jak ja to jeszcze wjechać nie mogę.
Nie wiem, co oni tam robią. No i utknęliśmy, widzowie. Utknęliśmy. Tam Gostek chyba blokuje tym tirem. No i co my mamy teraz? Co, ja mam gościa przydzwonić, czy co? Niby się rusza trochę kawałek, ale... Czemu awaria? Przecież dopiero co naprawiałem auto. Ja, no dobra, jedzie chyba. Chyba jedziemy. Dobra, jedziemy, widzowie. Kurde, powiem wam, że to będzie trasa koszmar, nie? Najkrótsza trasa w ostatnim czasie, gdzie mógłbym o wiele dłuższą wybrać. A... Przejechanie jej jest jakimś koszmarem i chyba jak widzimy, ewidentnie mi się włączył ten ruch uliczny na dziesiątkę. Nie wiem, coś tu się musiało zbugować. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Męczący kurs będzie, widzowie. Będzie męczący kurs. Nie ma co. To była miła przejażdżka. No dobra, tylko pytanie, czy my na pewno ten kurs chcemy, nie? Czy nie zaliczymy jako kurs? Dobra, przepłyniemy większość promem. Już nie mamy wyjścia, widzowie. Znaleziono sygnał GPS. Większość, słuchajcie, promem i tak jest. Także mam nadzieję, że we wodzie, słuchajcie, nie będzie korków. Także trzymajcie kciuki, żeby prom nie utknął w jakimś korku statkowym. A jak nie, to wiecie, co zrobimy. Ten jacht królowa, kurczę, wodujemy na wodę, wsadzimy tam w niego ciężarówkę i... Wybrano cel podróży. I będziemy jechać. Dobra, lecimy. 400 km, to jest naprawdę, widzowie, najkrótsza trasa z możliwych. Nawet nie ma tam, z tego co pamiętam, nie ma 800 nawet kilometrów, także... Mhm. Dobra, tych by tu trzeba puścić, bo pewnie ulica będzie zakorkowana. O, gościu Mustangiem puszcza chyba. Nie puszcza, to ja ich puszczę. Bo będzie problem, jak ci z naprzeciwka... No jedźcie! No i patrzcie, no i tak muszę stać, bo przede mną i tak stoją, no to... Chciałem trochę odkorkować, wiecie, bo tam może być problem, jak ci z naprzeciwka trochę by przejechali, to mam dziwne przeczucie, że tam jest zakorkowane. I czemu te boty stoją, słuchajcie, ja tego nie rozumiem, nie? Zobaczcie, puszczam ich, stoję, nawet się nie ruszam, nie wiem, może na ręcznym powinienem stać, by wiedzieli, że... Bo co, migacz mam mieć włączony, że w prawo niby? Zobaczymy, będą jaja, nie? No i zobaczcie, jak mam włączony migacz, to jadą od razu. Zobaczcie, jak to działa, widzowie. Znaczy nie wszyscy, ale część ich pojechała. A trąbniemy gościa? Trzeba trąbnąć. Ci przede mną i tak stoją. Szkoda, że ja w prawo nie mogę odbić. Nie, no to będzie najdłuższa trasa nasza chyba. Najkrótsza, a jednocześnie najdłuższa. Trasa koszmar, słuchajcie. Zobaczcie, nic się nie rusza, tam autobus coś wywija na zakręcie, to ja nie wiem, kawkę bym mógł sobie, kurczę, już zrobić. Ja nie wiem, co tam się dzieje i wolę się nie domyślać, co tam się dzieje, ale wiem, że to wszystko stoi. A jesteśmy trochę jak w pułapce, bo w żadną drogę nie możemy zrobić objazdu, bo wszystko jest na blokerach. O jest, dobra. Autobus chyba już w końcu pojedzie. Mam nadzieję. Nie wiem, co ten autobus tam robi. Może go trzeba przetrącić trochę. Chyba będę musiał go trochę przetrącić, bo inaczej to nie pojedziemy, widzowie.
Nie wiem, trąbienie tu nic nie daje raczej. Nic, muszę tam jechać, przetrącić ten autobus, bo zobaczcie, gość wywija tym autobusem na lewo i prawo. Nie mam wyjścia, trzeba ten autobus przetrącić. Bo nie pojedziemy, widzowie. No jedź, 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 jedź. I teraz cię przetrącę, gnojku jeden. Przygotuj się do skrętu w lewo. To niewiele mi dało, bo jeszcze za kolizję dostałem mandat, a dalszy korek jest tutaj. Ale to pewnie jest przez to, że ten autobus tam wywija i... O kurde, to teraz w lewo nie skręcimy znowu, ale widzowie, utknęliśmy. Ale czekajcie, autobus... Ej, dobrze, ten ruszył dzięki mnie. Zobaczcie, dzięki mnie ten T-Rex przejedzie, tylko ja muszę troszkę chyba się cofnąć. Okej. Kołeczek jeszcze. Dobra, stój, stój, stój. Zobaczcie, dzięki mnie ten ruch się ruszy. No i zobaczcie, jak ładnie odkorkowałem. Bo boty są głupie. Ups. Sorry. Nie chciałem. Dzięki temu ten tir trochę chyba tam ruszy i o. I tu nam też korek ruszy. Skręć w lewo. Będziemy mogli normalnie w lewo skręcić. Ja pierdziele, you can odkorkowywać dzisiaj. No dzisiejszy kurs to powiem wam, że... Do zbyt łatwych nie będzie należał w tym ruchu. Przy czym powinien być ruch już o wiele mniejszy. Jeszcze spróbujmy inaczej. Ja dwa razy tą komendę wpisuję i na dwa sposoby i raz i... No nie wiem, piątkę dajmy. A! No widzowie! Odkorkowałem teraz totalnie, czekajcie, no ale dobra, odkorkowałem totalnie, a teraz nie ma, że... A, tutaj znak drogowy, to chyba ja wywaliłem. Słuchajcie, odkorkowałem totalnie, to teraz nie ma w ogóle ruchu. Tak, to bym nie chciał bez ruchu, to co, mam jeszcze raz to wpisać? Żeby to się... Ale numer. Ale numer, widzowie. Nie rozumiem do końca tego. Zobaczcie, wpisałem, że na piątkę ma być ruch, a ruchu nie ma w ogóle. A piątka to jest tak pomiędzy dziesiątką a jedynką. Jedynka to jest zerowy ruch, nie? Nie wiem. No to powiem wam, że jednak te korki mi się podobały, nie? Bo to był taki challenge, jak długo... Był taki challenge i musiałem się trochę jednak martwić, żeby, jakby to powiedzieć, widzowie. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Musiałem się trochę martwić ruchem, czekajcie, to jeszcze raz spróbujmy, a wpiszmy na przykład 4. Nie widzę, żeby cokolwiek tu się... Nie widzę, żeby cokolwiek tu się zmieniło. Coś się buguje Eurotrack, wiecie, bo albo są totalne korki, albo w ogóle nie ma ruchu. A czekajcie, a wpiszemy jeszcze 10. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Widzicie? Dziesiątkę wpisałem, też nie działa, nie wiem. Nie będę dociekał, co tu jest nie tak, co ja popsułem, bo to pewnie ja coś popsułem, ale nieistotne. Mamy dowieźć ładunek po prostu do celu. I tyle. I to jest naszą rolą. Kasę mamy też zarabiać. Chociaż te 300 tysięcy na koncie zaraz było. Trzymaj się prawej strony. Na ciężarówkę dla kierowcy. Dziwnie, nie? Powiem wam, że pierwszym zjazdem. Ja tak pamiętam, że jak zacząłem grać w MP Trackers na tym serwerze multiplayer, nie? I nie było tam z żadnych lokalnych samochodów, wiadomo, później już byli gracze i były korki, i były jazdy, ale w niektórych miejscach się jechało i nie było w ogóle ruchu ulicznego. Dla mnie to w ogóle, wiecie, tak, no, traci to klimat, nie?
momencie nic to nie działa w ogóle. Dobra, no to przejedziemy bez ruchu ulicznego. Zobaczcie, zero samochodów w miastach, tylko światła się palą. No tak dziwnie, nie? Tak dziwnie, no ale popsuło się. Chciałem pośrednio, jakby... Słuchajcie, uważałem, że ta dziesiątka to jest dla mnie za dużo, jak są takie korki, przynajmniej na dzisiaj. Jakiegoś dnia bym challenge taki podjął, a tymczasem jak zrobiliśmy na piątkę, to zobaczcie. Zero samochodów, no to w ogóle jest... Jakby... Skręć w lewo. Kurczę, no dziwnie się tak jedzie, nie? Pustą drogą. Ja sobie mogę, widzicie, mogę sobie ścinać jak mi się podoba i wiem, że nic nie przydzwonię, no tak... No tak bez sensu, nie? Czyli rozumiem, że mandat za prędkość też nie dostanę, bo nie ma policji. Skoro nie ma ruchu. Przekonajmy się, czy dostanę mandat za prędkość. Raczej wydaje mi się, że nie powinienem dostać mandatu, skoro nie ma ruchu. Już światła wolę nie sprawdzać, ale sprawdzę. Dobra, no to mi kamery złapały widocznie. Dobra, czyli za światła mandaty dają. Pewnie za prędkość też jakieś radary są bez policajów. No ale numer, no widzowie, no to... Kurczę. Ej, dobra, samochody zaczęły jeździć, widzowie. Cicho, jedziemy, samochody zaczęły jeździć, tylko oj, to muszę wyłączyć to. Dobra, jedziemy. Łe, jacie, na czerwony, no dobra, mandaty same dzisiaj dostajemy, no trudno. Mówiłem, dzisiaj z koncentracją u mnie słabo. Więc w ogóle tak naprawdę nie powinienem za kółko siadać, żeby tutaj coś nagrywać, no ale... Challenge są wskazane, no ale chyba jest ten ruch na piątkę, faktycznie, bo nie ma korków, a jest tak po środku. No niestety, jak widzicie, ciężarówka ma te uszkodzenia i żeby było jasne, te trwałe uszkodzenia to nie są przeze mnie jakby spowodowane, tylko one takie były, jak kupowaliśmy tą ciężarówkę. Na rondzie jest pierwszym zjazdem. Tak więc, no, jak sami widzicie, no niby kupowaliśmy te używane, ale też patrząc, ile na naprawę trzeba, żeby można zrobić szybką podróż, no to tak wiecie, no to tak słabo, nie? Także ja tam osobiście to jednak teraz się chyba zaczniemy zastanawiać już nad nowymi ciężarówkami, tak serio. Jeszcze jak widzicie, nas nie stać, żeby pracownikom kupować nówki. Ale no to też jest takie błędne koło, bo niektóre używane, kurcze, z naprawą to też sporo wyniosą, także... A tutaj między innymi przez to, że mamy używaną, mimo że ją naprawiłem, tak, to ma takie trwałe zużycie, że nie będę mógł jej nią zrobić szybkiej podróży, no to też się jakby kółko zamyka, bo wiecie, w tym momencie jesteśmy poniekąd uwięzieni, jeśli chodzi o kurs, tylko do tego miasta, w którym jesteśmy, tak? I no nic więcej nie zrobimy, no bo nie można zrobić szybkiej podróży, czyli dużo zleceń nam odpadnie, szczególnie tych no, fajnych, drogich. Więc siłą rzeczy, jeżeli ja bym chciał te fajne zlecenia robić, to najlepiej by było tą renówkę dać pracownikowi, o ile ona się nie świeci na czerwono, a pewnie się świeci, a sobie kupić nówkę i wtedy... Z drugiej strony patrzcie, że mamy już ten 18 poziom, jeśli dobrze pamiętam. Nawet nie wiem, który mamy poziom, ale chyba był 18 albo 17. Myślę, że na tym levelu ja mógłbym sobie kupić jakąś nową ciężarówkę. Taką, wiecie, na razie bez jakiegoś tam ciśnienia, tak, ale po prostu jakaś nówka była i ona szybko na siebie myślę, że zarobi, bo dwa kursy czy trzy zrobimy i ta ciężarówka na siebie zarobi. Jeśli chodzi o zlecenia, także myślę, widzowie, że będzie spoko, że nie ma co tutaj panikować. Jedź prosto.
bo jakbym takie trzy zlecenia po 300 tysięcy zrobił, a ciężarówkę bym kupił za, nie wiem, tam... za powiedzmy te... Co ten tam strażą robi? O, miniaturka będzie z policajem. Nie puszczam gościa, mnie też nie puszczają. Jedziemy, nie ma tu czasu dzisiaj, widzowie, na... Paldiski. Okej, okay, paledyski. To takie miasto, Paldiski. O, ładnie, widzowie. Myślałem, że to nie wiem co. To miasto. Fajna nazwa. Skrętu w lewo. Skręć w lewo. A to Kubita jedzie tą strażą. Ale się wkomponowałem, no. Coś czuję, że tak szybko tu nie skręcimy, nie? Na tym ustępie pierwszeństwa. O, widzicie, można zatrąbić? Można. I od razu wroty palą. O, zaraz na prom. To ciekawe, czy nam odległości ubędzie. Chyba tak. No to dobrze, widzowie. Chociaż zobaczcie, tak krótki dystans, a odcinek i tak do godziny, bo po prostu stoimy cały czas w jakichś tam korkach. Aż mnie... Nie, już nie będę tego robił, bo jakbym tu zrobił 10 na dziesiątkę ten ruch uliczny, to byśmy nigdy stąd nie wyjechali. Ja myślę, że to trzeba inaczej to rozwiązać. No nie. Chłopie, ty prosto miałeś jechać. To specjalnie, żeś skręcił. Można. Po co oni tam stali, nie wiadomo ile. Kościu! Wiem, że... A, bo masz pierwszeństwo, dobra. O, ja pierdzielę, uszkodzenia. 57%. Gościu miał pierwszeństwo, jakby nie patrzeć. Nie, no ewidentnie mi się dzisiaj nie chce, widzowie. No ja się przyznaję, no też pytanie do ciebie, drogi widzu, czy tak jakbyś miał codziennie robić jakiś kurs, żeby... Tak by ci się też chciało, nie? Każdy z nas gdzieś tam no, ma jednak te dni, no co by sobie chciał troszkę już, że tak powiem, odpocząć. To by do miniaturki pasowało idealnie, widzowie. Ciekawe, czy da się do wody wjechać, ale nie będę próbował. Czy mógłbym tam wpaść w ocean, widzowie, jakbym tak się mocniej rozpędził. Tak jakoś przejechał między tymi słupkami. Pewnie się nie da, ale... Jestem ciekaw, wiecie. Yuken różne rzeczy lubi sprawdzać. Też się mówi, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Dobra, Paldiski, wsiądź. Daleko nie mamy, jak widzicie, także... Inną trasę. Daleko nie mamy. Ile nam zostało? 130 km. No to widzicie, widzowie, to już jesteśmy na miejscu. Krótki odcinek. Dzisiaj naprawdę miałem ochotę coś krótkiego zrobić. Kompletnie mi się nie chciało dużych tras, ale będę musiał się zastanowić... naprawdę, widzowie, będę musiał się mocno zastanowić... To chyba jest wyjazd. Jak to zrobić teraz... ciężarówkami. Nic nie mam absolutnie do tej renówki, tylko sami widzicie, że no na tyle za naprawę płacić, to ewentualnie ją sprzedać. Chyba, że wiecie, jeszcze mogę zrobić taki manewr, jeśli chodzi o mnie, bo jeżeli bym kupował teraz nową ciężarówkę, to dostanę rabat o wartość tej używanej. Jakby nie pamiętajcie o tym, to też jest taki protip, nie musicie
iść naokoło, że sprzedajecie używaną i kupujecie nową. Nie, możecie z tą używaną kupować nową i wtedy wam jakby tą używaną automatycznie sprzeda, weźmie w rozliczenie i wy sobie kupujecie nową. I ja się naprawdę zastanawiam, czy jakiejś takiej chociaż 400-konnej, nie wiem, Scani, na przykład może Mana, to wszystko od ten zależy. Volvo raczej nie, bo Volvo te tanie są spoko, ale one mają zbyt mały bak paliwa. Mi tu zależy na ciężarówce, która ten 1000 litrów będzie miała, żebym no po prostu, no rozumiecie, nie musiał się martwić co chwilę o tankowanie, nie? Także zobaczcie w ogóle jak tu w Szwecji, pierwsza w nocy, w pół do drugiej, zobaczcie jak tu jasno. Także te niebo też ma swoje uroki, jeśli jeździmy w nocy. Absolutnie z panieniem na rondzie zjedź drugim zjazdem. Nie musi być konieczne. Zobaczcie, jak jest ładnie. Zjedź. Także będę musiał się zastanowić, aczkolwiek no niby zrobiłem dwa kursy tą renówką, ale chętnie bym sobie zrobił jeszcze raz. Jeszcze jeden, no bo skoro moi drodzy, wiecie, no jakieś tam kursy robiliśmy trzy tym Iveco paskudnym, to czemu nie zrobić renówką? Źle nie jedzie, natomiast no chyba nie będzie możliwości, powiem wam, raczej nas tutaj no możliwości ograniczą, nie? Bo na pewno nie chciałbym jeszcze jakiegoś tam kredytu dobierać czy coś, no bo to jest bez sensu. Jedyna opcja, jaka mi przychodzi na myśl, to po prostu kupić sobie nową i wtedy no pracownikowi bym nie kupił jeszcze. No, ale z drugiej strony wiecie też, no moje kursy są troszkę ważniejsze, prawda? Bo ja szybciej jakby te pieniądze odrobię, trzy kursy i mam odrobioną nówkę, więc jakby po jednym kursie porządnie zrobionym już bym mógł pracownikowi tą ciężarówkę kupić, także muszę to widzowie mocno, porządnie przemyśleć. Być szczery, bo ale to już będzie w następnym odcinku, bo dzisiaj mówię, koncentracja u mnie nie jest na najwyższym poziomie, więc myślenie, liczenie i analizowanie nie jest też moją mocną stroną. Więc to sobie na spokojnie zrobię już w następnym odcinku, ale raczej bym się skłaniał w tą stronę. Jeżeli te ceny tych używanych są w taki sposób, się one kształtują i jeszcze jak widzicie, no nie dość, że się kupi, to jeszcze ta naprawa koło tych 100 tysięcy, żeby warunek jest na pewno konieczny i to jest to, co mnie będzie pchało do podjęcia decyzji. Trzymaj się na stronę, a następnie zjedź w prawo. No to jest możliwość po prostu mieć takie auto, ażebym mógł zjedź w prawo. Szybkie podróże robić, nie? Aby móc zlecenia wybierać. O, kierowca jakaś tam poziom osiągnęła, super. Pani kierowczyni, bardzo się cieszę. Także no to jest dla mnie ta podstawa, nie? Żebym mógł te szybkie zlecenia nie brać, bo nie chcę brać szybkich zleceń, bo wiadomo, no ktoś by powiedział, no ale przecież nie musisz jeździć ciężarówką, możesz na szybkich zleceniach. I się nie martwisz wtedy o szybką podróż. Tak, drogi widzu, i to byłaby prawda, co byś, jeżeli byś tak napisał. Nie mówcie, że źle zjechałem. Dobra, już nie będę cofał. Widzicie, koncentracja moja. Byłoby to prawdą, jakbyście tak napisali. Przy czym, słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz, widzowie. To oczywiście, że jest wygodniej na szybkich zleceniach. Tylko weźcie pod uwagę, że szybkie zlecenia, co już wam pokazywałem kilka razy, są o wiele tańsze. Tak? I tak samo, gdybym ja dane zlecenia robił z własną naczepą, ale akurat mi się nie chce, od razu wam mówię, to też bym miał o wiele więcej kasy. I to w ten sposób to funkcjonuje, tak? Dlatego nie biorę szybkich zleceń już na tym etapie, bo wiem, że ta różnica w pieniądzach no, jest duża. I lepiej jeździć własną ciężarówką. Na początku to się aż tak nie opłacało, w sensie, wiecie, jak to było, nie wiem, 10 tysięcy różnicy na zleceniu, czy tam 5, bo to wiadomo, że zależne od długodystansowca tych tam rzeczy, to wiadomo, że mi tak nie zależało, nie? Ale jeśli tutaj już teraz jest to różnica nawet, nie wiem, 50 tysięcy, czy tam nawet 70, no to dla mnie to jest spora różnica, nie? Jest to gra warta świeczki, żeby mieć własne auto. Dlatego męczę się na tych używanych, ale no
no, w tym sensie może męczę, że no jak w przypadku tej renówki, ona jest spoko, wszystko jest spoko, ale widzieliście, ile naprawy nas wyniosły, było tam chyba 80 tysięcy, ale jeśli chciałbym ją doprowadzić do takiego stanu, żeby móc nią po prostu robić szybkie podróże, no to przypuszczam, że wydałbym na to tyle samo, co za nową ciężarówkę, więc wiadomo, że się no nie opłaca tej renówki jakby. Ale ja też pamiętam, że za jakieś grosze ją kupowałem, nie? To też taka jest prawda, widzowie. Ja totalne grosze za nią jakieś tam płaciłem. Nie wiem, czy to było 150 czy 180 tysięcy. Dlatego też mogę sobie pozwolić, żeby kupować takie ciężarówki na takie, wiecie, parę kursów. Tylko minus mówię. Ogromny minus jest taki, że niestety. Czemu naczepy? A, o znak zahaczyłem. No dobra. Ogromny minus jest taki, że jesteśmy wtedy uwięzieni do danego miasta. A tego już bym nie chciał. Ja już bym chciał poczuć tą wolność, że mogę sobie dowolne zlecenia wybierać. Nie być jakoś uwiązany z jakimś jednym konkretnym miastem, nie? Zawsze mogę w następnym odcinku również jechać tą renówką. Jeżeli byłoby jakieś fajne zlecenie z tego miasta, do którego jedziemy, to jak najbardziej wtedy chętnie je wezmę, nie? I pracownikowi kupię ciężarówkę, nie ma problemu, widzowie. I wtedy jest rozwiązanie, ale to jest jedyny wyznacznik, dlaczego miałbym w następnym odcinku jechać tą renówką. Tylko wtedy, jeśli byłoby jakieś naprawdę fajne zlecenie i tyle. A wiecie, że to tak nie zawsze działa, nie? Ciężko jest trafić jakieś fajne zlecenie, co widzimy na przykładzie tego jachtu. Bo nie dość, że to trasa krótka, ale okej, no dzisiaj mi to jest na rękę. Chciałem krótszą trasę. To i mało kasy z tego i w ogóle, no dobrze, że jest połączenie długodystansowca z delikatnym ładunkiem i o wysokiej wartości. Mam nadzieję, że tego jachtu im tam za dużo nie pouszkadzaliśmy. No raczej nigdzie wiele nie przydzwoniłem. No raczej tylko ciężarówką przydzwaniałem, a nie naczepą. Więc nie powinno być problemu. Oj, Jezusie kochany, bo zaraz mandat dostaniemy. No już za późno. Już dostaliśmy. Nie zorientowałem się, że słuchajcie... Serio, zamyśliłem się, widzowie, nie? Zamyśliłem się, jakoś tak mi... Jakoś tak mi z głowy wyleciało, że za szybko jadę, nie? A do Uppsali chyba już jechałem kiedyś, a może i nie, nie wiem. Szwecja, aha. Nie jechałem do Uppsali. Dobrze, odkryliśmy Uppsalę. To może fajnie by było jeszcze odkryć agencję pracy, jeśli takowa tu jest, ale chyba nie ma. Na rondzie no. Zjedź. Jedzie, chłopie, bo już mam dosyć, już chcę kończyć. Tam jeszcze jakąś stuczkę zrobili na rondzie, no kurde. Chłopie, czemu ty stoisz? Wytłumacz ty mi to. Czemu ty, chłopie, stoisz? Wszyscy jadą, a ten stoi. O, koliko. Polico, cokolwiek to jest. Zjedź z ronda. No, widzicie, auto nie jest w najlepszym stanie. Przez to trwałe zużycie niestety, tak mi się. Trzymaj prawej strony, a następnie skręć w prawo. Tak mi się psuje, także coś będę musiał... Znaczy wiecie, no jakbym się uparł nią jechać, to i bym nią pojechał jeszcze. Bo to mi nie przeszkadza, słuchajcie, w jeździe, że tam raz na jakiś czas zgaśnie. Przygotuj się do skrętu w prawo. By mi absolutnie nie przeszkadzało. Więc jakbym miał nią jechać, to na pewno bym jej nie naprawił. Nie skręć w prawo. Dobrze, Iwonko, dobrze. Na pewno bym jej nie naprawiał, bo to bez sensu. Skręć w prawo. Dobra, odstawiamy ten jacht, bo... Kolejna trasa za nami. I super, Iwono. Dobra. Już nie chce mi się nawet parkować dzisiaj. To tyle, widzowie, w dzisiejszym odcinku. Zobaczmy, czy chociaż, no, rozsądnie, myślałem, że doskonale będzie. No, expa, no to prawie nie wbiliśmy nic, nie? No, tam się prawie nie liczy, zobaczcie, ile przybyło. Jeszcze uszkodzenia też dostaliśmy karę, parę mandatów, więc generalnie niewiele zarobiliśmy więcej. Ale jest te 400 tysięcy, jest szansa, że tak jakbym sobie przejrzał,
No nie ma za dużej szansy. Chyba, że sobie bym wziął Mercedesa. Ewentualnie tutaj jest pięciogwiazdkowy Mercedes, widzowie. No ale to jest praktycznie w cenie już nówki, nie? No ale, może poni 400, no zobaczymy. To już nie temat na ten odcinek. Do zobaczenia, kochani, w następnym odcinku. Oczywiście bardzo cię, drogi widzu, poproszę o zostawienie łapki w górę i komentarza pod filmem. I trzymaj się, cześć!